No w salonie gier jeszcze nie nagrywałem, więc bardzo mi miło. A wy też się poznaliście w takich nietypowych warunkach, bo na Wyspie Miłości. Tak. Ale to chyba nie była miłość od pierwszego wejrzenia. No nie, totalnie nie. W sensie ja się tego totalnie nie spodziewałam. Ja na uczestników zawsze patrzę na zasadzie okej, to są wyspiątka. Nawet nie dopuszczam takich myśli do głowy w momencie, kiedy nagrywamy program. No ale później, po programie. Mateusz, bałeś się trochę tej surowej czasem prowadzącej? W początku się bałem. No tak jak Karolina powiedziała, tam zawsze jak się wchodzi do programu, no to jest taka ściana, która jest nie do przeskoczenia. Na szczęście po programie okazało się, że da się ją przeskoczyć i trzeba tylko trochę starań. O tych staraniach jeszcze pogadamy. Powiedziałaś, Karolina, jeżeli dobrze pamiętam, w jednym wywiadzie, że to był taki moment, kiedy Mateusz starał się o ciebie, że byłaś po terapii. Czy masz faktycznie w sobie taką myśl, że gdyby to był inny moment twojego życia, to może nie dałabyś mu szansy? Tak, nawet o tym rozmawialiśmy. Ja powiedziałam Mateuszowi, Mati, wpadliśmy na siebie w idealnym momencie. W takim, kiedy ja po pierwsze oboje byliśmy wolni, to jest najważniejsze, ale też ja miałam wolną głowę po terapii i jakby taką umiejętność, żeby wejść w fajną, zdrową relację, że to był idealny moment. Dość późno, 34 lata. A, nigdy nie za późno na prawdziwe uczucie. Ale wszystko w głowie mojej już było poukładane i byłam gotowa na to, żeby otworzyć się na tak fajnego człowieka. I dobrze, że nie poznał mnie wcześniej, bo różnie by się to mogło potoczyć. No i vice versa. No właśnie. Powiedziałaś, że byłaś gotowa, ale była w tobie taka ostrożność, bo jednak mam wrażenie, że kiedy na przykład wchodzimy pierwszy raz w jakąś poważniejszą relację, to nasze serce jest całe i ufne. A jak jest takie trochę już potem posklejane, to inaczej człowiek podchodzi do tych relacji, inaczej podchodziłaś do Mateusza starającego się? Był taki moment, w którym powiedziałam, jak już zobaczyłam, że Mati tam do mnie się odzywa, pisze, mówię, kurczę, on chyba mnie podrywa i zaczął mi się też podobać, to miałam takie, o Boże, lepiej nie i tak na chwilkę zamilkłam, pamiętasz? Pamiętam. Że był taki moment, że przestałam pisać, odpisywać. A ja wtedy pomyślałem, a dobra, to już chyba po ptakach. Chyba po ptakach, ale później sobie myślę, kurczę, przed czym tu się bronić, tak. Nie ma co, trzeba iść na 100%, ja uważam, że w życiu trzeba wszystko robić na 100% i tak było i weszłam w to. Oczywiście zaufałam Mateuszowi, z tym na 100% na początku nie do końca, bo jednak zawsze wolę sobie zostawić taki margines bezpieczeństwa. Czas ale, na testy. Tak, ale to zaufanie mnie przychodziło z czasem, pewne sytuacje, takie testy, które dawało nam życie, zdaliśmy i jest super. Cena celująca sprawiła, że dzisiaj widzimy was razem. Mateusz, w jakim ty byłeś momencie życia, kiedy starałeś się o te względy Karoliny? No byłem singlem, to przede wszystkim, a po drugie co, no mieszkałem sam, nic, miałem zero zobowiązań tak naprawdę. Więc no, nic nie stało na przeszkodzie, żeby tutaj spróbować poderwać panią prowadzącą. I... Pierwsza randka w dresach? Tak, żebyś wiedział. Bardzo romantycznie. Byliśmy w dresach, ja byłam w takiej bluzie z kapturem, że ja aż Mati mówi, że jakiś kupiec idzie do mnie. Ja na początku, bo Karola mi dzwoni, mówię, no to ja już zaraz jestem w kinie. No i tak czekam, patrzę, idzie jakiś chłopak. Chłopiec w kapturze takim zasłonięty. Mówi, cześć, to, no dobra, no to chodźmy. Tak, byliśmy na luzie totalnie, to w ogóle nie miała być randka, tylko kumpelskie wyjście do kina. Jasne. A zamieniło się to w randkę w trakcie seansu, kiedy Mati mnie tak zaczął zaczepiać paluszkiem za dłoń. Wiecie, co ja zawsze mówię, że można pójść albo na film, albo można pójść do kina. I wy no to chyba poszliście do kina. W kinie, a film przy okazji. Tak, ale film pamiętamy doskonale, bo tak. Był bardzo fajny. Tak. I oscarowy z tego, co usłyszałem. Tak. Słuchajcie, są takie rzeczy, kiedy można już powiedzieć, że ten związek jest bardziej scementowany, które sprawiają, że no to już jest naprawdę poważna sprawa. Chciałbym przejść przez kilka takich rzeczy i zapytać was, czy jesteście już przed, czy po takim etapie. Pierwsza kropeczka, czy poznaliście już swoje rodziny? Tak, o, spędziliśmy święta wspólne w Mrągowie u mnie z moją rodziną, później u Matiego z jego rodziną pod Poznaniem, więc rodziny się jeszcze nie poznały, ale my się z nimi już tak, w sumie można powiedzieć, ja z twoim rodzicem widziałam się już parę razy, już się zaprzyjaźniliśmy, lubimy się, pozdrawiamy i u mnie też bardzo serdecznie i gorąco przywitali Mateusza. I brat, i mama, i Rysia. I jakby już widać, że oni... Nie myślą, a dobra, przelotny chłopak, tylko widać, że traktują to poważnie. Ten kolejny etap scementowania związku to już jest taki, jak w ogóle nie dzwonić do swojego dziecka, tylko najpierw dzwonić do jego partnera na te ploty, żeby zapytać co tam u tego dziecka, więc to też pewnie jeszcze przyjdzie. A ty jesteś kolejną taką osobą, że dla ciebie ważne jest, by twój partner był osobą rodzinną? Bardzo ważne. Rodzina jest mega ważna i też ja zawsze patrzę, jak partner traktuje swoich rodziców, swoją mamę przede wszystkim, jaki ma do nich szacunek, bo to na bank będzie tak samo ze mną, że tak samo będzie mnie traktował. Oni są mega zżyci i to widać, bardzo siebie szanują i ja się cieszę, że jest rodzinny. Ja myślę, że to bardzo dobrze wróży na przyszłość, jeśli my będziemy chcieli kiedyś być może taką rodzinę chcieli założyć. Nie? Mateusz, jakie ty znalazłeś w Karolinie cechy, które sprawiły, że stwierdziłeś, to jest dokładnie to? Ja na początku w ogóle myślałem, chyba jak każdy, który obserwuje Karolinę dziś tam w telewizji, że jest taka
surowa, że taka niedostępna, że tutaj tego, że jest taka, o nie, ja tutaj to jak pokażę. Będzie zła, to może taka jest, no. Nawet jak jest zła, to nie jest taka straszna. Szybko mi przechodzi. Szybko jej przechodzi. No i znalazłem takie cechy właśnie, których bardzo potrzebowałem, bo ja dużo daję od siebie, a Karolina jest bardzo wdzięczna, docenia takie małe gesty i to mi się, to chyba najbardziej mnie w niej ujęło, że właśnie taka jest, że docenia, jest wdzięczna i w ogóle kochana. Ale wiesz, to tak a propos tego, do mnie piszą czasami obserwatorzy, że Karolina, my to nie wiemy, jak to jest możliwe, że ty taka ciepła, kochana, miła, potrafisz być taka ostra w tym programie. A ja mówię, no właśnie, bo to są pewne role do odegrania, więc tak. Często ludzie nie wiedzą, jaka ja jestem na co dzień i ja wiem, jaką mam skorupę i wiem, jak być może mogłam być odbierana, nie? Przez Mateusza. Być może nie muszą wiedzieć, to jest taki jeden element twojego życia, kiedy możesz być faktycznie tylko dla swojej ukochanej osoby. Tak, jak ja to zostawiłam po prostu dla partnera, żeby poznał tą taką małą dziewczynkę we mnie. Nie każdy musi ją znać, właśnie. Bo zaraz to wykorzystają. Ostatnio powiedziała mi pięknie Małgosia Roznak-Majdan o tym, że wiesz co, nawet uśmiechy są takie, że może wyznać mój uśmiech taki, jaki daję ściankom i fotoreporterom, ale ten uśmiech, który daję moim bliskim, jest zupełnie inny. Dokładnie, i to jest chyba prawda. I ten błysk w oku. Oto to. Dokładnie. Tak, to prawda. Z tych rzeczy, które jeszcze cementują związek, numer dwa. Czy zamieszkaliście już razem? Tak! My już mieszkamy tyle czasu razem. Jak to było? My po... Dobra, ty mówisz czy ja? Nie wiem. To będzie w godzinach czy w dniach? To było tak, że my tak naprawdę związaliśmy się przed poprzednim Love Island, przed ósemką. Zaczęliśmy już tak intensywnie się ze sobą spotykać i jak tylko wróciłam z Love Island, to podjęliśmy tą decyzję jakoś tak szybko, że... Że ktoś do kogoś, czy że no ja mam koty do mnie, bo ja wiesz, kotki lubią... Na lowie, no to ja opiekowałem się kotami też, no tak? Właśnie. No właśnie. Tak. Ale koty nie lubią być, wiesz, transportowane w te i we w te, więc podjęliśmy decyzję, że u mnie. Wiesz, my też dużo czasu razem spędzaliśmy właśnie przez koty u mnie akurat, więc tak naprawdę to tylko było przeniesienie rzeczy. Ale czujecie, że to jest... Stopniowo przenosiłem te rzeczy już. Tak. Czujecie, że to jest wasze miejsce na ziemi? To właśnie mieszkanko? Czy macie jakieś takie większe plany, że musimy jeszcze coś takiego skonstruować totalnie pod nas? Kochamy to mieszkanie, lubimy tam spędzać czas, tam się czujemy najfajniej, bo wbrew pozorom jestem domatorką, ale już się nam szykuje mieszkanie, które pod koniec roku będą odebrane klucze i tam się przeniesiemy i myślę, że to będzie nasze takie sakrum, takie miejsce, w którym będziemy spędzali mnóstwo czasu przy lesie, bo uwielbiamy też być aktywni na zewnątrz, spacerki i tak dalej, sport, więc myślę, że to będzie taki nasz domek już właściwy. Chociaż też planowaliśmy ostatnio, żeby kiedyś razem wybudować dom z ogrodem, jakiegoś pieska, wziąć najlepiej ze schroniska, ale tak. Z tym wymarzonym mieszkankiem, które was czeka już niedługo, kto będzie kierownikiem remontu, jaki tutaj będzie podział ról? Ja myślę, że moja przyjaciółka, no. Która się po prostu będzie opiekowała całym remontem i projektowaniem wnętrz. Ja jak najdalej, bo ja już jedno mieszkanie remontowałam i wiem, jak to jest. To jest w ogóle bardzo też trudny moment dla par, bo to tak się mówi, że jedno możemy kogoś kochać, uwielbiać, na przykład wakacje wiele weryfikują, bo to jest taki specyficzny czas, a drugie, że remont, że wtedy też związki przechodzą przez pewne testy. Tak, ale wiesz co, ja sobie wymyśliłam, jakie chcę mieć wnętrze, Mateusz to zobaczył i co? Dla mnie jest super, ja to jestem, szybko się dostosowuję, także... Słuchaj, tam nie będzie różowych pomponików wszędzie w mieszkaniu, więc będzie to takie dość wnętrze surowe, także i Mati myślę, że się tam super odnajdzie. Zresztą to dom tworzył ludzie, tak Oczywiście, naprawdę. Że tak. I właśnie chyba za tę energię też kochają was wszyscy internauci, którzy wam kibicują, bo czytamy komentarze przed tym wywiadem. Dużo tych słów wspierających jest. Na koniec zapytam, kto pierwszy powiedział kocham cię? A, opowiadaj. No kto? Nie, no piszą też w internecie, że Karolina jest dominująca w tych wywiadach, więc jak ci daję, to ty mów. Nie jest dominująca. Jezu, ludzie tak myślą właśnie przez to. Tylko ona tak dużo gada, to dlatego. No. Bo jestem, wiesz, bo chodzi tak, zaraz wrócimy do tego tematu. Ja już jestem w tej branży 9-10 lat, więc mi jest łatwiej przed kamerą. Dlatego ja zawsze tak dużo mówię w wywiadach. Mati trochę mniej. Tak samo jeszcze na social mediach jest, nie? Że ja ja też mam taki temperament, ale to nie znaczy, że ja jestem dominująca. No. Nie, to zupełnie nie tak, nie? Ale... To wypowiedz się, chłopie. Kto powiedział pierwszy kocham? No kto? No ja powiedziałem pierwszy, że kocham. No. Tak było, byliśmy... Odwiedził mnie na Wyspie Miłości, ale w poprzednim sezonie. Tak. Byliśmy, ja pojechałem do Hiszpanii i powiedziałem... Znaczy pierwsze słowo, które powiedziałem, to powiedziałem, że się zakochałem. I później ja poleciałem do Madrytu z pracy, mieliśmy tam targi, potem byliśmy na Ibizie i Karolina do mnie przyleciała na jeden dzień i wtedy padły te słowa właśnie kocham cię. Tak. A ja byłam na początku, zakochałam się, mówię, ej, a już było takie napięcie, że już czułam, że za chwilę to usłyszę i nagle zakochałam się w tobie, ja,
Nie, musiałem poczekać, no bo to było... Nie, wszystko było idealnie, tak, perfekcyjnie. Tak. Musiałem poczekać na ten odpowiedni moment, na tym tarasie, gdzie było po prostu widok. Przepięknie taki, że... było, będziemy to wspominać i myślę, że ta Ibiza kiedyś tam wróci. Super. To teraz idealny moment na to, żeby zacząć zdjęcia do magazynu Viva. Jeżeli widzicie ten wywiad, to znaczy, że prawdopodobnie numer już jest w sprzedaży. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. I miejcie dobrą zabawę. Jona, i życzymy dużo, dużo miłości przede wszystkim. Wszystkim. Dzięki bardzo. Super, dzięki.